biegnie chyba. Tata? Tata! Nie, to nie tata. Nie, nie tata. I mamy kolejnych zawodników. Moi drodzy, witamy na mecie kolejnego zawodnika, numer 242, Mariusz Szóstak, Łódź kocha sport. Łódzkie też, tak jest, dokładnie. Jeszcze mamy kilkunastu uczestników, może kilkudziesięciu. Duża frekwencja dzisiaj w Grodnikach. Mamy już przygotowane puchary dla zwycięzców w kategorii kobiet, w kategorii mężczyzn. Mamy oczywiście również leksykony. Olimpijczycy Łodzi i regionu, już wcześniej o tym mówiłem, autorstwa Marka Kondraciuka. Ja przez pomyłkę podałem nazwisko pana Mieczysława Nowickiego, ale oczywiście autorem jest Marek Łopiński. Ale oczywiście Regionalna Rada Olimpijska należy do wydawców tego przedsięwzięcia i dzięki Państwu właśnie te wspaniałe leksykony pojawiły się. Zbigniew Brudka widzę na czole, jak to się mówi, leksykonu. Olimpijczyk, złoty medalista. Warto sięgnąć, warto zakupić. Gdzie można w ogóle nabyć te leksykony? Niebawem ruszy sprzedaż. W Empikach na przykład? Nie. Na stronie internetowej Łódzcy Olimpijczycy. Tam będzie można nabyć te leksykony w cenie. Znamy cenę? Jeszcze nie znamy. No to jeszcze nie będę opowiadał. Za miesiąc może już będę mógł w szczegółach coś więcej powiedzieć. A za miesiąc mamy zawody, więc wtedy będzie okazja do tego, żeby zachęcić łodzian. Będziemy mieli też imprezę w Lesie Łagiewnickim, więc być może takie specjalne stanowisko się pojawi, zareklamujemy i może ktoś tam też nabędzie taki leksykon. Proszę Państwa, można sobie podejść, zobaczyć w ogóle, zachęcam Państwa do tego, żeby zobaczyć, co tutaj znajduje się w środku. Na pewno sporo ciekawych informacji na temat życia olimpijskiego. Moi drodzy, jeszcze troszeczkę cierpliwości, będziemy podsumowywali, zaraz dojdę tutaj do naszych speców od pomiaru czasu. Moi drodzy, jeszcze około 20 osób na trasie, to jeszcze troszeczkę poczekamy. Moi drodzy, jeżeli uznacie, że się tutaj troszeczkę przy tej mecie nucicie, to możecie już korzystać z cateringu. Tam po mojej lewej stronie jest cateringa. Kiedy pojawi się ostatnia osoba na mecie, wtedy sobie podsumujemy po tamtej stronie już tam zawody dzisiejsze, które odbyły się przy pięknej pogodzie, trzeba przyznać. Szczęście nam, nie wiem jak to się dzieje, ale dopisuję. Dzisiaj o tym rozmawialiśmy. I proszę, wielkie brawa, 272 numer, Lidia Dybowska. Moi drodzy, o, są te dwie panie, które się tutaj spóźniły. Proszę się przedstawić. Pani Ożarek, Ewa Kotysiewicz.
I panie przybyły tutaj już minutę po starcie i zobaczcie, że wyprzedziły co najmniej 15-20 osób. Także wielkie brawa dla tych pań, moi drodzy. Tak jest, warto się spóźniać. Taką dewizę przyjęły te przeurocze panie. Zapraszamy na kolejne zawody. Tak, ja tu przeczytałem dwa numery startowe. Panie rzutem na taśmę wystartowały, wyobraź sobie, Doroto. No i co? I wyprzedziły 15 osób, a może nawet więcej niż 15 osób. A tu kolejna młoda uczestniczka. Tak jest, brawa! Czasami okazuje się, że najlepiej przebiegać na samym końcu, bo wtedy można liczyć na ogromną owację na mecie. Zapraszamy do oddawania numerów startowych, moi drodzy. Taka zasada tutaj obowiązuje. Napoje po prawej stronie, catering po lewej stronie. Zresztą wszystko widać. Nie muszę chyba tłumaczyć. Kolejny zawodnik. Nie widzimy jeszcze naszej ekipy QRS. Numer 162. Panu idzie coraz lepiej, widzę po każdych zawodach. Numer 162, zerkniemy. I to pan Łukasz Dąbal. Witamy serdecznie. Jeszcze dwie osoby, a naszego skutera wciąż nie widać. Włada oczywiście. I jeszcze raz przypomnę, zapraszamy 30 lipca, dokładnie 30 lipca za miesiąc, mniej więcej za miesiąc, do Załęcza Wielkiego. Ośrodek Związku Harcerstwa Polskiego w Załęczu Wielkim będzie gościł uczestników czwartego biegu po trasach biegowych województwa łódzkiego. Witamy serdecznie na mecie kolejnych zawodników. Oj, nie ostatnich, nie ostatnich, droga pani. Jeszcze ktoś tam nam biegnie, bo nie widzimy naszej ekipy QRS. Oddajemy numery startowe, częstujemy się wodą, przechodzimy później do cateringu, tam czeka na was gorący posiłek. Ja tak przewidywałem, że 50 minut mniej więcej będziemy czekali na ostatniego zawodnika i chyba niewiele się pomyliłem. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja, pewnie wielu z państwa, wielu z was umknęła gdzieś taka informacja, którą podajemy na Facebooku, że osoby, które będą uczestniczyły we wszystkich 8 biegach na trasach wyznaczonych przez Akademię Sport i Zdrowie i Województwo Łódzkie, otrzymają na zakończenie tego czwartego cyklu, czwartej edycji, pamiątkowy medal. Także to będzie taka gratyfikacja dla osób, którym uda się uczestniczyć we wszystkich 8 imprezach. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym i 2 lata temu, nasze zmagania będziemy kończyli w hotelu Leszczyński w Konstantynowie Łódzkim. Także już teraz bardzo serdecznie zapraszamy. Jeśli dobrze pamiętam, to będzie 9 bądź 10 listopada. No i co, czekamy jeszcze na ostatnich zawodników. 45 minut za nami rywalizacji. Dobrze, proszę państwa, otrzymuję informację, ulica Rozrywkowa. Tam pewnie nie ma żadnej dyskoteki w tym momencie, przy której można by się było zatrzymać. Ta osoba biegnie już do mety, zmierza, ma niespełna 300-400 metrów. Tak więc za chwilę będziemy mogli podsumowywać uroczyście dzisiejsze zmagania w Grotnikach. Pani czeka, tak, na panią Paulinę. Razem poczekamy tutaj i zakończymy bieg.
Moi drodzy, 47 minut za nami, 47 minut rywalizacji. Już się tam nam gdzieś wyłania pani Paulina. O, ja już ją widzę. A nasi zawodnicy pozostali czekają na zawodników, ale na pozostałych uczestników, właściwie na panią Paulinę tylko chyba. Bardzo proszę. Dobrze wyglądamy? Lepiej niż cudownie powinien się odpowiedzieć. Cudownie jak na fakt, że to słabe. Grają, bo zawsze może się udać. Czy ta pani nam już się tam pojawia? Jest, jest pani Paulina. To już chyba ostatnia zawodniczka. Wszystko będzie jasne, jeszcze tylko idę po klasyfikację pani, klasyfikację mężczyzn. Czy mogę poprosić o wydruk? Dzięki jeszcze raz. I jest z nami pani Paulina. Wielkie brawa! Dziękujemy za udział w dzisiejszym biegu i będziemy mogli powoli przenosić się na drugą stronę i podsumowywać zawody. Jeszcze tylko czekam na oficjalne wyniki. No to co, moi drodzy, przenosimy się już w okolice miejsca, gdzie zlokalizowaliśmy nasz katering. Czy jest sens brania mikrofonu, ale spróbuję, no może się uda. Podsumować będzie troszeczkę ciszej, ale w takiej miłej atmosferze.